stan zagrożenia epidemicznego przy granicy z Polską-Niemcy stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Saksonii Parlament Kraju Związkowego Saksonia przyjął w poniedziałek uchwałę w sprawie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w Landzie. Ma to pozwolić kontynuować lub rozszerzyć restrykcje pandemiczne. Nie doszło do oczekiwanych masowych demonstracji przed budynkiem Landtagu w Dreźnie, jednak wieczorem grupy protestujących zebrały się w kilku innych miastach. Poprzez wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego rząd Landu Saksonia chce uzyskać podstawę prawną dla kontynuacji istniejących restrykcji pandemicznych i ich ewentualnego rozszerzenia. Obecne zarządzenie w sprawie sytuacji nadzwyczajnej obowiązuje do 12 grudnia. Koronawirus w Niemczech. Saksonia nie wyklucza zaostrzenia obostrzeń, rząd Saksonii nie wykluczył dalszego zaostrzenia przepisów. Najpierw jednak chce poczekać na efekty nałożonych dotychczas ograniczeń. Policja spodziewała się masowych protestów przed Parlamentem Krajowym w trakcie posiedzenia Landtagu, jednak wbrew obawom było tam, jak poinformowano, dość spokojnie. Tuż po rozpoczęciu obrad policja zmusiła do rozproszenia się uczestników niewielkiego zgromadzenia koronasceptyków. W kilku saksońskich miastach doszło jednak do protestów przeciwko ograniczeniom pandemicznym. Tam także szybko interweniowały siły porządkowe. Na przykład we Freibergu zatrzymano nielegalny spacer, poinformowała policja na Twitterze. Policja otoczyła demonstrantów w bocznej uliczce i uniemożliwiła im zakazanego przymarszu. Atmosfera była bardzo gorąca, a niektórzy uczestnicy odpalali środki pirotechniczne. Pisze MDE. Również w Chemnitz zorganizowano wieczorem przechadzkę korona sceptyków. Tam, jak informują media, kilkuset protestujących przeszło zaledwie kilkaset metrów. Wtedy otoczyły ich siły policyjne. W Budziszynie Bałdzen około 350 osób szło wieczorem w kierunku centrum miasta podała policja. Zatrzymano je i spisano dane osobowe 30 uczestników. Spacerują, chcąc obejść obostrzenia poprzez tak zwane spacery. Demonstranci chcą ominąć oficjalne pozwolenie, które byłoby konieczne w przypadku zarejestrowanej demonstracji. Zgodnie z zarządzeniem nadzwyczajnym obecnie legalnie może zgromadzić się tylko 10 osób. W piątek wieczorem około 30 przeciwników ograniczeń pandemicznych demonstrowało z pochodniami i transparentami przed domem saksońskiej minister zdrowia Petry Koepping. Premier Saksonii Michael Kretschmer określił to w poniedziałek w Landtagu jako przekroczenie granicy. To była próba zastraszenia. Nie będziemy tego tolerować. Petra Koepping ma nasze 6% poparcie, powiedział polityk.